Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej powinniśmy przede wszystkim rozpocząć od bardzo dogłębnego i bardzo precyzyjnego zbadania samej organizacji oraz oczekiwanego profilu i oczekiwanych kompetencji. Wówczas na rozmowie będziemy w stanie odpowiadać bardzo precyzyjnie na temat własnego doświadczenia i bardzo dobrze wpisać się również w to, czego oczekuje od nas potencjalny pracodawca. Na rozmowie kwalifikacyjnej należy się zachowywać przede wszystkim bardzo naturalnie. Wszelkiego rodzaju nieścisłości bardzo szybko wyjdą na jaw. Pytajmy przede wszystkim o to, jakie są plany związane z konkretnym stanowiskiem, przede wszystkim plany rozwojowe, czego możemy się spodziewać, czego oczekuje od nas potencjalny pracodawca. Podchodźcie do rozmowy rekrutacyjnej jako partnerzy biznesowi. Pokazujcie się z jak najbardziej profesjonalnej strony. Wiem, że wiele osób nie otrzymuje feedbacku w przeciągu, powiedzmy, tych przysłowiowych 2 tygodni. Chciałabym, abyście byli aktywni i również wychodzili z inicjatywą, aby taki feedback otrzymać. Jeżeli nie otrzymujecie odpowiedzi od danej firmy czy od agencji rekrutacyjnej, sami podnieście słuchawkę i zadbajcie o siebie.